Dzień dobry. Witam Was dzisiaj z Finlandii i będę grał o wygraną z 50% udziałem, co wydaje mi się być łatwym zadaniem do zrobienia. Takie jest zadanie dzienne, więc jadę na początku Bredą 501, ale to nie ona będzie bohaterem tego filmiku. O Bredzie już chyba wszyscy wszystko wiedzą. Pojazd bardzo fajny, szybki, no i jak na ten BR niesamowite działo. Niestety ma też tą wadę, że jest to pojazd odkryty i praktycznie bez pancerza, więc przyjmuję chętnie od wszystkiego. Nawet KM-y są niebezpieczne dla tego pojazdu. Mimo to lubię nią jeździć właśnie ze względu na to działo. Mam przed sobą tutaj PZT-4H na górce. No i jak się można było spodziewać, nie ma odwołania od takiego strzału. Pierwszy frag zrobiony. Nie pojechałem na punkt C, dlatego że tam no, jest duże ryzyko, że się Bredę straci. Właśnie na przykład od tak ustawionego pojazdu jak ta PZ-a. Albo też w ten sposób, kiedy się wyjeżdża na górkę bez rozpoznania terenu. Breda stracona, jeden zrobiony na niej frag. Mówi się trudno, a w użycie idzie bohater tego filmiku, czyli M44M z Rinnej. Jest to pojazd w drzewku włoskim, a przynależny do nacji węgierskiej. Z Rinnej. Wiele filmików już było jest zrobionych na YouTubie, o tym za chwilę, bo tu jeszcze jest ME411, Krytyk, no, obawiam się, że nic więcej już tutaj nie zrobię z tak uszkodzonym samolotem, nie ma na to zbyt wielu szans. Następne uszkodzenia, podpalony ME. Teraz to już tylko będzie się liczyło, żeby bezpiecznie wylądować, ocalić załogę. Niezbyt bezpiecznie, ale za to skutecznie. A wracając do Zrinnego, tak jak mówiłem, jest już wiele filmików zrobionych na jego temat na YouTubach, można obejrzeć. I wszystkie raczej w tym samym tonie utrzymane, że jest to pojazd tragiczny. I rzeczywiście tragiczny jest. Co prawda można z nim fajnie pograć. Ma to działo całkiem przyzwoite. Jest dość szybki. Chociaż silnik nie jest za mocny, to daje radę. I nawet słaby pancerz nie jest największym problemem tego pojazdu. Jak widać, już kolejny frag zrobiony z Rinnym. Jego największym problemem są te dwa garby, które wozi na plecach, czyli wyrzutnie rakiet. I to one są największym zagrożeniem dla tego pojazdu. Tak jak w przypadku Bredy, gdzie załoga była na zewnątrz i były niebezpieczne nawet KM-y z samolotu, tak w Zrinnym, mimo że jest opancerzony cały, to nic to nie daje, bo trafienie w rakiety z czegokolwiek powoduje ich wybuch i zniszczenie pojazdu. Nie ma w garażu możliwości rozładowania albo nie zabierania tych rakiet ze sobą. One po prostu cały czas są dodawane. I czy to się komu podoba, czy nie, musi tego garba wozić. No, T-34 rozwalony. To jest właśnie zaleta tego działa, że ono naprawdę robi robotę. I dopóki się nie dobiorą do Zrinnego
przeciwnicy, to można sobie nabić fragów, pograć trochę. Następne T-34, tym razem tylko za krytyka. T-34 odjechał, schował się, tutaj jest jeszcze jeden teciak. Ale najpierw ten, no i tu jak widać udało się odbić strzał z T-34, są co prawda uszkodzenia. Nie zauważyłem, że mam uszkodzony zamek i tak się pcham pod tego tyciaka. Teraz dopiero się zorientowałem, że nic mu nie zrobię. Nie ma możliwości strzału. No i próbuję robić jakiś użytek z tych rakiet, które mam. No ale tu niepotrzebnie, nic nie trafiłem. To jest kolejna wada tych rakiet, że one są praktycznie niesterowalne. Trzeba celować całym kadłubem. No są, te rakiety są po prostu bezużyteczne i stanowią tylko zagrożenie dla tego pojazdu. Wjeżdżam na kapa, będziemy go przejmować. Nie zdążyłem włączyć naprawiania i uzupełniania załogi, a poszedłem sobie w samolocik. Tym razem jest to Dornier 217. Mam jakąś osłonę, ale z osłoną bywa tak, że jest z reguły całkowicie nieprzydatna. Wyrzucam bomby, które mam na pokładzie i skutecznie ląduję. Teraz dopiero włączam naprawy, uzupełnianie załogi, chwilę to potrwa. No tak, jazda z winnym to jest źródło stresu i frustracji. I gdyby nie te zalety, o których powiedziałem wcześniej, w życiu bym tym pojazdem nie jeździł. A tutaj, jak widać, po tym starciu z teciakiem udało mi się pozbyć 4 rakiet, zostały tylko 2 i to jest właśnie sposób na uchronienie się przed niebezpieczeństwem, jakie one stwarzają dla samego pojazdu, czyli wystrzelenie ich na samym początku, byle gdzie, byle jak, byle się ich pozbyć, byle ich nie było, z tym, że nie można wystrzelić wszystkich rakiet, bo będą się uzupełniały. Zostawiam sobie zawsze jedną z nich. No jest ryzyko, że się dostanie strzała właśnie w tą rakietę, no ale jakoś te niebezpieczeństwa trzeba zminimalizować. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, kiedy grałem, nie wiedziałem o tym, kiedy grałem tą bitwę. Tu mi tutaj źle wycelowany strzał. Weszło krytyczne. Czekam na poprawkę. Rozwalona M4 i trzeba uciekać, bo strzela do mnie myśliwiec. A tak jak powiedziałem, z Rinny ma ten pancerz bardzo symboliczny i jeszcze są 2 rakiety. Każdy taki nalot może być dla Zrinnego zabójczy. Tutaj po lewej stronie mam 2 pojazdy, jest pelotka, dalej stoi niszczyciel. Na pelotce nie ma podświetlenia, niszczyciela też nie widać. No i znowu do mnie strzelają. Tak, to jest jeszcze ten czas, kiedy wszystkie pojazdy były podświetlane dla wszystkich samolotów i myśliwce no już się dobierały do takich pojazdów jak Zrinny, bo wiedzieli, że łatwo jest je zniszczyć. Chciałem jechać w stronę niszczyciela, ale na plecach jest T-34. Jedzie tam jeszcze ciężki czołg. Jest KW-1. Krytyczne. No i jak widać, duże już obrażenia weszły na załogę. Cała załoga praktycznie została wyeliminowana. Tylko tam trzymał ten pojazd przy życiu działonowy, na koniec też został zniszczony, zabity ten załogant, no i kawulec rozwalony. Tutaj jest jeszcze Dicker Max, też bez wielkich problemów rozwalony. No i jak widać, przy odrobinie szczęścia da się zrobić dobrą bitwę. Jest to jedna z niewielu
jeden z niewielu meczy, gdzie udało się tak dobrze pograć tym pojazdem, no głównie ze względu na te nieszczęsne rakiety i słaby pancerz. Trzeba się po prostu chować, żeby nie pchać się pod lufy czerwonym. Ja dojeżdżam już do respa. Jeszcze tylko podświetlenie na Streetwagenie. Ostatni zrobiony frag i koniec bitwy. Tak to wygląda gra tym pojazdem. Czasami się uda, czasami nie. A z mojej strony to już wszystko. Kto chce, może sobie obejrzeć statystyki. Cześć!